wieczór Państwu, witamy w Ekonomii Raport. Ja nazywam się Krystian Kaźmierczyk i zapraszam na dzisiejszą ekonomię. Zobaczmy, co przygotowaliśmy w programie. Nobel dla Ryszarda Thalera za badania nad psychologią ekonomiczną. Dlaczego ludzie zachowują się nieracjonalnie? Lata mijają, a różnica w dochodzie między Polską a zachodnią Europą jest stała. I rozpoczynamy od naszego drugiego tematu. W naszym studiu profesor Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór panu. Ja poproszę może o przygotowanie planszy. Porozmawiamy o konwergencji i o tym, jaka jest różnica między Polską a krajami w Europie. Tu mamy planszę z 1989 roku. Jak widać, różnica między Polską a, dajmy na to, Francją to 32 lata, między Polską a Wielką Brytanią 36 lat. Warto zwrócić uwagę, że również Europa Środkowa odstaje od nas, to znaczy dochód PKB na mieszkańca w 1989 roku jest dużo wyższy na Węgrzech, w Czechach i Słowacji. Ukraina jest zrównana i teraz poproszę kolejną planszę. Jak ta sytuacja wyglądała w 2013 roku? I tu niespodzianka, zrównaliśmy się z Europą Środkową, uciekliśmy Europie Wschodniej, ale jednocześnie różnica między Polską a zachodnią Europą praktycznie się nie zmieniła, a można powiedzieć troszeczkę się zwiększyła. Panie profesorze, jak pan interpretuje te wyniki? Co można zrobić, żeby różnice w dochodach między Polską a zachodnią Europą, żeby była mniejsza? Po pierwsze, mam nadzieję, że trochę sytuacja się poprawiła, bo to są dane z roku 2013. W tej chwili na rok 2017 zwłaszcza wzrosła innowacyjność polskiej gospodarki. Ale po drugie, świadczy o tym, że wyrównujemy swoje tempo, bo ja nie jestem szczęśliwy z tego powodu, że w dalszym ciągu jesteśmy na minusie w stosunku do Czech i Węgier, chociaż ta różnica... Z Węgrami się już prawdopodobnie prawie się wyrównała. Kiedyś pamiętajmy, że oni byli jednak zdecydowanie przodujący gospodarczo. Natomiast mam pewien kompleks cały czas w stosunku do Czech. Uważam, że ta gospodarka czeska, no, ona się rozwija lepiej, szybciej, wyżej są w rankingu niż Polska, ale my w pełni, uważam, jesteśmy w stanie przeskoczyć gospodarkę czeską. Natomiast problemem jest rzeczywiście to, że nie nadganiamy tego tempa w stosunku do Europy Zachodniej. To jest jeden podstawowy element, jeden zasadniczy podstawowy element. Niska innowacyjność polskiej gospodarki, bardzo niskie nakłady na badania i rozwój. Tak, ten pociąg innowacyjny jedzie tam bardzo szybko pędzi, natomiast nasz pociąg jest jeszcze w dalszym ciągu bardzo wolny, chociaż oczywiście pojawiają się jaskółki już. Co można byłoby zrobić, żeby nadgonić te różnice między Europą Zachodnią i Polską? Jaką przyjąć strategię? Dajmy na to, mamy ostatnio repolonizację banków. Większa część sektora bankowego w Polsce jest już w polskich rękach. Można byłoby poszukać tutaj jakichś instrumentów. Znaczy, w pewien sposób można poszukać instrumentów, które by rozruszały polską przedsiębiorczość. To znaczy przede wszystkim pewne gwarancje bankowe, pomoc w tworzeniu biznesplanu i taka opieka nad przedsiębiorcami ze strony banku, a nie tylko patrzenie na te dwie strony jako przeciwstawnych agentów. Z jednej strony bank, z drugiej strony przedsiębiorcy. Drugim istotnym elementem jest jednakże to, żeby banki dużo silniej uczestniczyły w rozwoju gospodarczym, żeby nie były tylko elementem takim pasywnym, a żeby brały udział w rozwoju gospodarki. No, takie próby się pojawiają, tworzy się w tych gigantach finansowych, typu jak PZU, czy niektóre banki, takie inkubatory przedsiębiorczości, tworzy się pewne nowe przedsięwzięcia, które mają te innowacje wprowadzać. Tylko że cały problem, kierunek jest dobry. Rzeczywiście jest kierunek idący w kierunku startupów, tworzenia innowacji, wychodzenia z tymi startupami na zewnątrz. Tylko problem jest jeden, za wolno to trwa, za długo to trwa, czyli w dalszym ciągu gospodarka jest spętana pewną taką, powiedziałbym, pętlą wolności, powolności biurokracji, być może trudności w przechodzeniu od pomysłu do inkubacji tego produktu, czyli ten czas upływa między wynalezieniem produktu a jego wdrożeniem bardzo długo. No i generalnie rzecz biorąc, to są te czynniki, które powodują, że jeżeli będziemy w tym tempie działali,
no ten zachodni świat będzie trochę w dalszym ciągu od nas nieosiągalny, ale przecież mamy bardzo wiele atutów i od tego by trzeba było zacząć. Mamy bardzo wiele atutów, mamy tak. Tym atutem jest jednak w dalszym ciągu stosunkowo dobrze wykształcona i młoda populacja, jeszcze młoda populacja pracowników, bardzo wysoko zmotywowani, dlatego że chcą nadgonić te różnice w konsumpcji, które są wyraźnie widoczne, czyli są wysoce zmotywowani, są no, dosyć pracowici. No i tak jak powiedziałem, w wielu wypadkach mają dobre wykształcenie, czyli trzeba jak gdyby otworzyć im możliwości tego, żeby byli dużo bardziej innowacyjni w praktyce, czyli żeby te bariery hamujące tę innowacyjność były jak najbardziej zmniejszane. Jedną z barier, jeśli chodzi o innowacyjność, jest brak dużych funduszy, które mogłyby inwestować w takie właśnie przedsięwzięcia, które służą od pomysłu do przemysłu. Tworzymy bardzo dużo funduszy, które finansują startupy, ale już brakuje nam funduszy private czy jakichś takich dużych funduszy, które będą w stanie przeprowadzić firmę przez tą fazę przedrynkową i rynkową. I to zazwyczaj jest tak, że te pomysły nam przed fazą rynkową niestety już bankrutują, są sprzedawane za granicę. Czy moglibyśmy zacząć tworzyć tak duże fundusze, których do tej pory nie tworzyliśmy? Pan, ja myślę, że z jednej strony duże fundusze tak i tworzenie, wzmacnianie tych dużych funduszy byłoby bardzo pozytywne, ale w moim odczuciu innowacje tworzone są często bardzo nisko, bo to jest wyrobienie pewnej idei przedsiębiorczości, czyli skłonienie ludzi do tego, żeby byli skłonni do podjęcia ryzyka, żeby byli skłonni do inwestowania swoich pieniędzy. To jest również bardzo trudny element, niesamowicie trudny element społeczny, bo to jest również inny kształt konsumpcji. Nie, że jak zarobiłem pierwsze, daj Panie Boże, milion dolarów, to natychmiast je skonsumuję, kupię sobie kolejne samochody, kupię sobie lepsze mieszkanie, wyjadę za granicę, ale będę dzięki tym pieniądzom rozwijał tą swoją firmę. To jest taka pewnego rodzaju duma zawodowa. Przecież my mamy dzisiaj olbrzymie problemy z następcami przy firmach prywatnych. Bardzo wielu młodego pokolenia, jak gdyby nie chce tak ciężko pracować jak ich rodzice, dlatego że to mają. Otóż stworzenie takiej dumy zawodowej, rozwijania swojej marki, rozwijania swojej firmy, czyli stworzenie tej przedsiębiorczości na dole, że przedsiębiorca to nie jest kombinator. To jest ktoś, kto ponosi olbrzymie ryzyko i za to ryzyko musi mieć pewną premię. To jest ktoś, kto jest bardzo zainteresowany rozwojem swojej firmy. To jest ktoś, kto jest godzien szacunku. I taka atmosfera wobec przedsiębiorców, no jeżeli ona powstanie, to spowoduje to, że powstanie dużo więcej rozmaitych startupów, no, rozmaitych nowych przedsięwzięć, ludzie będą inwestowali, będą liczyli w pewnej perspektywie. Sytuacja nie jest, to jest paradoksalnie specjalnie korzystna w tej chwili z punktu widzenia pracodawcy i pracowników, dlatego że cierpimy na brak rąk do pracy. Po raz pierwszy. Od 1989 roku zaczyna brakować pracowników. Jeżeli pan może dzisiaj przebierać w ofertach, no to będzie pan wybierał z tej karty te kasy, a nie będzie pan myślał, jak zainwestować swoje pieniądze z dużym ryzykiem, z dużą niepewnością i jeszcze czekać, żeby te pieniądze, jak to mówią fachowcy, skaszować i wydać na konsumpcję. W związku z czym ja myślę, że to nie tylko wielkie czempiony finansowe będą tworzyły tą innowacyjność, tą przedsiębiorczość. To będą tworzyli ludzie na dole, którzy będą chcieli pomnażać swoje pieniądze, którzy będą czerpali z tego dumę i będą w jakiś sposób zmieniali swoją strukturę konsumpcji, czyli powiedziałbym, co jest może bardzo niemodne, inwestowali również na rzecz swoich dzieci. Ale to musi być odpowiedni klimat społeczny, klimat finansowy, odpowiedni klimat psychologiczny, żeby ci ludzie zauważyli, że są godni szacunku. Tutaj zrobimy chwilową przerwę na reklamę, po której będziemy kontynuowali temat. Dobry wieczór Państwu, witamy po przerwie. Ekonomia Raport w naszym studiu profesor Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski i rozmawiamy na temat różnic w dochodzie pomiędzy zachodnią a Europą a Polską. Doszliśmy do kilku wniosków przed przerwą reklamową, jak te różnice zmniejszać, a teraz będziemy kontynuowali i zastanowimy się, czy jesteśmy w stanie produkować więcej dóbr wysokomarżowych, bo
o to właściwie chodzi w eliminowaniu tych różnic między Europą Zachodnią a Polską i co zrobić, żeby to przyspieszyć? Wie pan, nie będę idealistą. Nie jesteśmy w stanie, dlatego że jesteśmy jednak zawsze krajem, który jest trochę w tyle, jeżeli chodzi o rozwój technologii. Krajem, który korzysta z technologii już gdzieś wykorzystanej, a nie tworzy swojej wiodącej technologii jeszcze. Ale nie wynika z tego, że żaden pesymizm. Otóż musimy odnaleźć takie obszary gospodarki, gdzie będziemy robili produkty masowe, produkty tanie, produkty trwałe, produkty na licencji, produkty, które będą niższe, jeżeli chodzi o koszt wyprodukowania, czyli będą również atrakcyjne dla tych, którzy nam tej technologii dostarczyli. I to jest normalna sytuacja, czyli produkty, które będą niskomarżowe, ale będą, firmy będą żyły z dużego obrotu. Ale musimy zainwestować w te działy gospodarki, w których naprawdę mamy znakomite podstawy rozwoju. Czyli musimy dokonywać pewnego selektywnego rozwoju. Nie otwierać wszystkich możliwych frontów i dokonywać innowacji we wszystkim, co się da pod hasłem jesteśmy innowacyjni, będziemy innowacyjni, dlatego że nie jesteśmy w stanie być tak wysoce innowacyjni jak kraje wysoko rozwinięte. To, co już powiedziałem, przede wszystkim z uwagi na niewielkie środki finansowe, które przeznaczamy na rozwój nauki i badań z jednej strony, a z drugiej strony niewielkie środki finansowe, które przeznaczamy na komercjalizację tych badań, a z trzeciej strony na wysokie koszty, stosunkowo wysokie koszty, jeżeli chodzi o sytuację dochodową, na licencje, patenty, czyli te całe koszty związane z administracją. I tu tak przy okazji, tu jest też właśnie bardzo silna rola państwa. Państwo powinno znaleźć środki na to, żeby tym drobnym przedsiębiorcom pomagać w opatentowaniu, pomagać w przygotowaniu materiałów patentowych, a przede wszystkim w promocji ich wynalazków. Otóż ta promocja ich wynalazków, ich pomysłów jest w dalszym ciągu bardzo słaba. I co się dziwić w takim razie przedsiębiorcy, który wymyślił coś innowacyjnego, coś fantastycznego, nie jest w stanie się za granicą przebić, a przychodzi do niego kontrahent zagraniczny, mówi, dobrze, to daj mi to, ja to od ciebie kupię, ja to od ciebie wezmę i dam ci, zapłacę ci duże pieniądze, które są często bardzo duże i ten człowiek widzi, już się nie będę męczył, już się nie będę trudził. No, chciał być patriotą, chciałem raz, próbowałem drugi raz, trzeci, ale mi nie wychodzi. Ale właśnie, dlaczego te polskie instytucje częstokroć nie są w stanie zauważyć, że dany patent, wynalazek to jest coś, co może napędzić gospodarkę? Ja powiem rzecz bardzo niepopularną. Ja uważam, że mieliśmy i mamy nie zawsze najwyżej kompetentnych ludzi w tych obszarach, które zajmują się promocją naszego kraju. To jest bardzo trudna praca. To jest praca, na której trzeba się znać pod względem ekonomii, pod względem aspektów kulturowych, czyli te kulturowe różnice w biznesie. Trzeba mieć oczywiście duże pieniądze, które trzeba bardzo rozsądnie wydawać, ale trzeba mieć również i talent organizacyjny. Jeżeli ja czytam dzisiaj, że marka Polski jest niżej notowana w świecie niż marka Czech, to znowu ten kompleks, o których mówiłem, mnie, tak powiem, przygniata. To znaczy, że jakoś słabiej sobie radzimy z wizerunkiem. Bo dlaczego marka Polski ma być słabiej notowana niż marka Czech? Ja rozumiem, że dla Zachodu Czesi są trochę bardziej atrakcyjni, bo są bardziej spokojni, bardziej stabilni, mniejsze oczekiwania konsumpcyjne, mniejszy efekt demonstracji. Są tacy bardziej powiedziałbym biznesowo tacy przewidywalni. No ale my mamy olbrzymie możliwości w dalszym ciągu i nawet nasza pozycja geograficzna jest bardzo atrakcyjna. W związku z czym musimy to wykorzystać. A wykorzystać to możemy wtedy, kiedy służby, które zajmują się promocją kraju, będą na najwyższym poziomie. Świetnie uposażone, świetnie wynagradzane, o bardzo wysokich kwalifikacjach i o dużych środkach. To można to zrobić. Panie profesorze, z tym faktycznie mamy problem od 89 roku, ale jako, że wspomniał pan o pozycji geograficznej, o geoekonomii, to mamy teraz nowy szlak jedwabny. Chińczycy będą inwestowali ogromne pieniądze. Jak pan myśli, panie profesorze, jak Polska może na tym skorzystać, żeby nie stracić? No to jest dywersyfikacja ryzyka przede wszystkim, dlatego że pojawiają się nowe rynki. Ale jak pan powiedział, żeby nie stracić, musimy się nauczyć negocjacji z Chińczykami. To jest podstawowy element. Musimy mieć świadomość tego typu, że trzeba podchodzić do tych negocjacji bardzo umiejętnie, trzeba mieć bardzo duże, konkretne rozwiązania, bardzo szczegółowe, konkretne rozwiązania, trzeba czekać i trzeba być niesamowicie sprawnym i w jakiś sposób być też ostrożnym w obietnicach,
które często otrzymujemy, a na których budujemy jak zamki na piasku, budujemy przyszłość bardzo wielu branży. Trzeba się nauczyć tego, ale to jest pozytywny element, dlatego że to trochę dywersyfikuje ryzyko i pozwala nam na rozszerzenie naszej współpracy zagranicznej. Ale to nie znaczy, że mamy zaniedbywać z tego punktu widzenia wymianę handlową z Unią Europejską. To będzie w dalszym ciągu nasz główny partner, ale to jest element przyszłości. I oby ta przyszłość była jak najlepsza. Naszym gościem był pan profesor Krzysztof Opolski. Dziękuję panu za rozmowę, a państwa zapraszam za 20 sekund na kolejną ciekawą rozmowę.